Władze Tarnobrzega ogłosiły przetarg na remont dróg w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Postępowanie zostało podzielone na 6 zadań. Na modernizację dróg miasto otrzymało blisko 30 milionów złotych z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Początkowo na remontowej liście, którą poznaliśmy w ubiegłym roku, znalazły się 24 drogi. W ogłoszonym niedawno postępowaniu przetargowym jest ich mniej – 13. Rzeczywiście planowaliśmy więcej. Ale część z tych dróg, na przykład ulica Sztygarów, została zrobiona przez naszą spółkę. Wczoraj odebraliśmy to zadanie, jest skończone. Ulica Rusinowskiego została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych i tam otrzymała dofinansowanie, więc też będziemy za chwilę ogłaszać przetarg. Ulica Marii Konopnickiej jest na liście rezerwowej, też w innym programie. Część z dokumentacji projektowej na drogi, które planowaliśmy, jest jeszcze w trakcie opracowania, więc też nie mogliśmy składać. Ale generalnie musieliśmy się liczyć też z tym, że kwoty kosztorysowe są na tyle duże, że nie da się zgłosić wszystkich. Przetarg podzielono na 6 zadań. Które drogi konkretnie trafią do remontu? Na liście są ulice znajdujące się na różnych osiedlach. Ulica Warińskiego, ulica Wyspiańskiego, 12 października, ulica Chrobaka, ulica Podleśna, Kanadyjska, ulica Jasień, Sielecka, Sobowska, ulica Czereśniowa Boczna, Szczęśliwa. Część z tych dróg budowa od podstaw, gdzie nie ma oświetlenia, nie ma żadnej infrastruktury, droga typowo gruntowa, więc no, zadanie duże. Na liście jest również ulica Jaśminowa. Zadanie szóste zakłada z kolei przebudowę ulicy Bema, która miała być realizowana z pierwszego ładu, jednak z uwagi na finansowe ograniczenia zrezygnowano z jej remontu. Jest tam przebudowa dwóch obiektów mostowych i jest to naprawdę ważne zadanie. Te obiekty mostowe są w złym stanie technicznym i należy jak najszybciej je wyremontować. Jak informuje Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa w Tarnobrzeskim Magistracie, otwarcie ofert zgłoszonych do przetargu ma nastąpić 18 kwietnia tego roku. Myślę, że oferty będą, że będą dobre i będziemy szybciutko realizować. Gdyby rzeczywiście tak było, to pod koniec maja moglibyśmy wstępnie, tak planujemy, moglibyśmy podpisywać umowy, przekazywać teren budowy i na październik przyszłego roku moglibyśmy te zadania zamykać.